Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jakby zwiastun tego, co się we wtorek, przyszły wtorek ukaże, drodzy Państwo. I nie bez powodu tu jesteśmy. To jest ulica Putry. Nowo powstający blok, bardzo ładny blok. Stare zabudowy, tak, mieszkaniowe. No i teraz ja nie bez powodu też o tym mówię, bo akurat mieszkam tutaj. Mam tu mieszkanie. Za to mi łatwiej pewnie o tym mówić i łatwiej się przebić do mediów. I drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę na to, na co to się dzieje. Powstaje nowy blok, ja rozumiem, że on powstaje, potrzeby mieszkaniowe też rozumiem. Tylko jak tu pewnie kamera już Państwu to ukazuje, to już nie ma miejsc parkingowych. Ja rozumiem, że jeśli powstaje blok, to wszystkie wymogi związane z miejscami parkingowymi, które musiał wypełnić prawnie inaczej inwestor, i one na pewno są wypełnione i tam w papiery nawet się igiełki nie wbije, tylko jakby ja tutaj szukam tej logiki. Skoro już te osiedle, czy ulica Putry dusiła się brakiem miejsc parkingowych, tak, bo mamy tu przedszkole, mamy tu przychodnie, mamy tu bloki, średnio każde mieszkanie pewnie ma dwa pojazdy. Ten tutaj parking, który Państwo widzicie, to jest wspólnoty mieszkaniowej i on należy do wspólnoty. Jakimś cudem to się udało uchronić, ale to jest tylko kropelka tego, co jest niezbędne. Natomiast cała reszta tych miejsc parkingowych mieszkańców, ona jest oddana w służbie miastu. Czyli tak, dla przychodni, dla przedszkola w tych godzinach, kiedy to jest otwarte. Tam mamy jeszcze sklep spożywczy, no w przedszkole jeszcze jedno, tam dalej jakieś tam firmy, które zajmują się cateringiem, no i już mamy zapchano. I teraz ja się tak zastanawiam, bo jako mieszkaniec, tak, mam do tego prawo, że fajnie, że powstają te bloki, tylko czy one akurat w tych miejscach powinny powstawać, które już były zaduszone parkingowo. Była działka, ja rozumiem, że ta działka była, ona była piękna działka, tam był przez wiele lat parking, tak, ktoś tam sobie z tego korzystał, to był płatny parking, ale on też spełnił jakąś tam rolę tych miejsc postojowych dla tych pojazdów i odciążał te parkingi poboczne. W momencie, kiedy ten blok powstał, już tej przestrzeni nie ma i ona już nigdy nie wróci. I teraz tak, podejrzewam, że pod tym blokiem są garaże i tam przewidziano kilka miejsc przy bloku, ale nie oszukujmy się, przecież do tych ludzi będą przyjeżdżali goście, sami mają po 2-3 auta, będą mieli, tak, do jednego gospodarstwa domowego. No i co się wydarzyło? No i ta zabudowa spowoduje, że już zacznie się jakby sytuacja nerwowa związana z parkingami, z parkowaniem pojazdów właśnie w tym osiedlu. No i teraz już jest mleko wylane i tu nic już z tym się nie zrobi, to już jest musztarda po biedzie i teraz tylko będziemy zaciskać zęby my mieszkańcy. Tylko to jest takie pytanie otwarte do właśnie tych, którzy się zajmują takimi rzeczami, sprzedażą działek, przetargami. Przecież równie dobrze Państwo mogli to przeznaczyć, tak jak było to wcześniej przez wiele lat, na miejsca i teren parkingowy. I po prostu nie wchodzić już ludziom okno w okno i na głowę z tymi samochodami i powodować jakieś konfliktowe sytuacje. Jest tyle terenów wokół miasta, gdzie można budować i niekoniecznie jest tak gęsta ta zabudowa. No i teraz z jednej strony tak, społeczeństwo bogacieje, tak? Wszyscy mamy te środki, jeszcze środki transportu po jednym, po dwa, tylko że my ich nie mamy gdzie stawiać. I teraz tak, jedno taką według mnie dziwną decyzją, nie nazwie jej tak jak trzeba, załatwia się całe takie życie można powiedzieć społeczne, na men to się kładzie. Tylko po to, żeby ktoś tam zrealizował jakiś swój cel finansowy. I tutaj nie ma miejsca ani nie wiem, zastanowienia się nad tym, co ta reszta tych mieszkańców ma zrobić w takiej sytuacji. Bo ja nie rozumiem, co ma zrobić. Ma mieć żal, ma iść płakać. Mamy te swoje władze, mamy te samorządy, mamy tych radnych i ja też ich się pytam, w którym momencie oni działają, bo są różne takie pomysły, kiedy opowiada o jakichś tam telewizorach, telebimach i innych tego typu, deptakach, trawnikach, świdrach i muchomorach. Ale tu ich nie ma, gdzie ich potrzeba. Przecież równie dobrze takie na sesji mogą stanąć takie apele jak mój właśnie teraz, żeby takich rzeczy nie robić. Wcale nie musiał ten blok tutaj stawać, a jeśli nawet ta działka już może, nie znam tych prawnych szczegółów tej działki, może nie była miasta, to miasto mogło je odkupić. I po prostu, albo inaczej, nie wydać zgody na zabudowę i sprawa była załatwiona, wszyscy byli szczęśliwi. Natomiast teraz zostali uszczęśliwione Hama, no ci co kupią to mieszkanie będą szczęśliwi, tak?
No bo Majów tam się nie dziwię, lokalizacja fajna, przychodnia, sklep spożywczy, przedszkole, super. Tylko co z tą resztą? Ta reszta to co ma? Gdzie ma wleźć teraz? Bo ja nie rozumiem. I to jest taka jedna kropelka tego, co się wokoło nas dzieje. My jako mieszkańcy też musimy, drodzy Państwo, zwracać uwagę inaczej. Coś mówić, coś robić, żeby nie pozwalać na to. Przecież my nie jesteśmy... Nie powiem brzydko, ja inaczej sobie nie powiem, nie chcę być jakimś bydłem pastewnym, nad którym nikt się nie pochyli i w ogóle nikt z nim nie chce rozmawiać. Jakimś tylko elementem do zysków i finansów. Nie chcę tak być i nie życzę sobie czegoś takiego. To właściwie w tej kwestii, drodzy Państwo, to tyle, taki ten obraz tej sytuacji. A jeszcze w przyszłym odcinku, bo ten temat tu może i wyczerpany został już dzisiaj, w tej chwili, ale w kolejnym odcinku jeszcze troszeczkę o ekologii. O tym, co wokół nas się dzieje. Ja z racji tego, że prowadzę działalność gospodarczą i warsztat swój, to bardzo dobrze widzę, że jakoś to nie w tym kierunku. Że to, co my w tej chwili robimy, co wszyscy dla nas chcą wyszykować, nie ma związku z tym, że my dbamy o przyrodę. Na tę chwilę to wszystko tak wygląda z mego oglądu, że tak jak przed chwilą powiedziałem, służymy jako taki, no dobra, rzepak pastewny, no mniej więcej do konsumowania tego i ciągle jesteśmy w jakiś sposób okłamywani. Myślę, że w następnym odcinku troszeczkę Państwu ukażę tego problemu z punktu widzenia mechanika, tak, prowadzącego działalność, prostego suwalczanina, człowieka, który jakby wydaje mi się, że odkrył jakby schemat tego działania i niekoniecznie on jest taki, jak obraz podawany nam tu w przestrzeni publicznej. Bardzo dziękuję, zapraszam Państwa.